Bumerang Polski gości dzisiaj w studio filmowym Yorama Grossa w Sydney. Yoram Gross mówi świetnie po polsku, bo urodził się w Polsce, a konkretnie w Krakowie. W Australii jest znanym producentem filmów animowanych dla dzieci i nie tylko. Najsłynniejszy film to Blinky Bill. Przecudowne i bardzo pouczające historie małego misia koali i całej ferajny zwierzątek z australijskiego buszu. Dzisiaj Yoram Gross opowie o najnowszej produkcji filmie o profesorze Filutku, postaci ze znanej serii rysunków Zbigniewa Lengrena z krakowskiego Przekroju. Przed Państwem Yoram Gross. Dzień dobry Panu. Panie Krzysztofie, no dzień dobry. Cieszę się, że Pana widzę. No i cieszę się, że trochę po polsku, po Australii mogę mówić. To nie jest takie codzienne. Istotnie robimy teraz Filutka. Czym więcej Polski do Australii przyprowadzić i ewentualnie przedstawić Australijczykom polski rynek i polskiego profesora Filutka. Profesor Filutek, jak Panu wiadomo, 50 lat był pogrzebany w Przekroju. Przekrój to była jedna z najlepszych gazet tygodniowych. Ludzie normalnie kupowali Przekrój i zaczynali czytać od ostatniej strony, bo tak właśnie był ten profesor Filutek. No, jestem teraz zadowolony, ponieważ 55 takich maleńkich filmików o Filutku pojechały do Polski. Będą pokazywane w telewizji polskiej, to jest Kino Polska Telewizji się nazywa ta stacja. No, 55 takich maleńkich filmików poszło i w Polsce będą znowu oglądali Filutka. Filutek będzie znowu żył. Biedny Lengren, który już nie jest z nami, przypuszczalnie cieszyłby się i zaakceptowałby te filmiki, które były robione na podstawie jego rysunków. Mieli maleńki problem z tych trzech czy czterech ewentualnie rysunków, które się w Przekroju ukazywały. Musieliśmy rozwinąć to do paru minut. Naturalnie, ja mówię, to był problem, ale to był bardzo przyjemny problem, bo lubimy Filutka i lubimy się bawić tymi filmikami. Te filutki nie mają żadnego tekstu, to są bez tekstu, ponieważ Filutek w Przekroju nie mówił i na tych naszych filmach też nie mówi. Także mam nadzieję, że będzie pokazywane w całej Europie. Nie trzeba będzie tłumaczyć na francuski, czy na niemiecki, czy na inny język. Filutek, oglądamy go, co on robi i rozumiemy, co on chce powiedzieć. To są bardzo mądre i rysunki. Zawsze coś mówiące, w cudzysłowie powiedzmy tak, bo nie mówią, ale my rozumiemy, o co Filutkowi chodziło. Także Filutek będzie szedł w Polsce i będzie szedł w Australii też. Ale mówiąc o filmikach, które my tutaj robimy, to w Polsce idą filmy moje Tabaluga. Dużo dzieci zna Tabaluga w Polsce, to nasza cała seria. To zrobiliśmy chyba 3 razy po 26 półgodzinnych filmów. I w Polsce będzie też szedł ten Blinky Bill, to jest koala. Koala będzie mówił w Polsce po polsku, będzie tłumaczony. Bo koala, te filmiki koala to są, o Blinky Bill to są półgodzinne filmy, ale chodzą po całym świecie. Ostatnio dostaliśmy kopię, tej Blinky Bill mówi po chińsku. W Chinach na telewizji jest wyświetlany, a w każdym kraju musi być tłumaczony na ten język. To, o czym mówiłem, Filutek nie musi być tłumaczony, ponieważ Filutek nie mówi. Drogi Panie Krzysztofie, ja pozwolę sobie Panu pokazać parę Filutków, które zrobiliśmy. Te Filutki, na których pracujemy już od roku. Te 55 odcinków, czy te 55 filmików maleńkich Filutka właśnie robiliśmy w ciągu jednego roku. Jeśli Pan pozwoli, to pokażę Panu paru tych odcinków. Naturalnie 55 odcinków nie mogę Panu pokazać, bo to będzie za dużo czasu, ale parę odcinków z przyjemnością. Mam nadzieję, że będą się Panu podobały i będą się podobały też widzom. No, drogi panie Krzysztofie, no, mam nadzieję, że panu te odcinki się podobały i mam nadzieję, że pańskim widzom też się podobały. Jeżeli się podobały, to przypuszczalnie wkrótce będą mogli oglądać państwo więcej tych odcinków. A jeżeli się nie będą podobały, no co można zrobić? Takie to jest. Czasami się udają filmy, czasami nie. Ja zawsze mówię, że filmy jest bardzo łatwo robić, tylko polega na tym dowcip, żeby zrobić dobry film. Tu jest ten problem. Wszystkiego dobrego życzę i dziękuję za oglądanie.